ocenę od 1 do 10 i zaraz zaczynamy. Ja od razu zapytam, ponieważ mamy małe grono dzisiaj. Napiszcie mi, czy jest tutaj w tym gronie nowa osoba, czy też nowe osoby. Bo też, żebyśmy. Okej, dziesiątka, wspaniale. Całe spotkanie, jak standardowo, jak ostatnimi czasy, dzielimy na dwie części. Pierwsza to jest prezentacja ogólna i przedstawienie nowości. Natomiast druga część to jest gość specjalny, którym dzisiaj jest Olga Hramowa, moja dobra znajoma, która dzięki której tak naprawdę też w tym biznesie się poniekąd znalazłem. Osiągnięty jej tytuł to Gold Prezydent, jest w Radzie Prezydenckiej. No i miło będzie jej posłuchać, ponieważ buduje organizację na całym świecie, ale głównie oczywiście Wschód i Azja, tak? Więc mamy tutaj kobietę kolejną, już w kolejnym tygodniu, która swoje doświadczenie tutaj przedstawi Wam krótko, a wiem, że jest wiele kobiet i warto, żeby również posłuchały, o czym tutaj mamy do powiedzenia, w jaki sposób ona buduje, w jaki sposób motywuje partnerów do działania. W tej mojej części pod koniec przedstawię Wam tabelkę bardzo, bardzo ciekawą, rewelacyjną moim zdaniem. W tej chwili jest, powiedzmy, taki maraton, tak firma to nazwała, i dzięki temu można będzie zarobić i otrzymać, no, niebagatelnie wiele korzyści z tego tytułu. Myślę, że tabelka na tyle jest fajnie przygotowana, że to wszystko zrozumiecie. A jeżeli ktoś będzie potrzebował jeszcze dodatkowo indywidualnie, to oczywiście mogę przesłać w pliku PDF. Także teraz zaczynamy. Słuchajcie, no, ja chciałbym, zawsze chciałbym, żeby tych ludzi było jak najwięcej, bo to robimy dla Was. Te prezentacje my mamy oczywiście zakodowane i chcemy Wam przekazać, Waszym ludziom. A ponieważ jest sytuacja, jaka jest, mamy tego wirusa nieszczęsnego, który gdzieś tam jeszcze się kręci po świecie, ale dzięki temu, z jednej strony, siedząc w domu, możemy, naprawdę możemy spokojnie wziąć telefon i zaprosić partnerów, znajomych, rodzinę na wysłuchanie krótkiej prezentacji, bo czemu nie? A nóż widelec akurat poczują tu szansę i zauważą, co mamy do przekazania, tak? Dlatego już zaczynamy. Będzie to również nagrywane. Słuchajcie, no i jak zwykle będziemy mówili tutaj o niebagatelnych szansach, o sposobach na zarabianie dużych, dużych pieniędzy. Na przykładzie chociażby standardowo tych panów, których tutaj widzicie, którzy zarobili w odpowiednim czasie po kilkadziesiąt, kilkaset nawet procent. Tak. Także to są ogromne wartości. Już nieważne, jaką kwotą kto wszedł, ale kiedyś startując, gdy wchodzi się w biznes, który jest jakby w fazie początkowej, jest jeszcze nieodkryty, nieznany, to oczywiście akcje, udziały są bardzo tanie. Warto je wtedy nabywać, jeżeli projekt jest ciekawy i ma przyszłość, odpowiedni personel za tym stoi i idzie on z trendem, o który obecnie obowiązuje, no to szanse zdobycia popularności, a za tym oczywiście sukcesu finansowego, są bardzo, bardzo duże. My rozpoczęliśmy współpracę 4 lata temu i w tej chwili już jesteśmy na etapie, powiedzmy, końcowym w tej fazie. Dlatego wszyscy, którzy teraz dołączają do projektu, na pewno, można powiedzieć, są już na tej ostatniej prostej z nami, a my pomożemy Wam dojść do końca. Ewentualnie pomożemy Wam zdobyć jeszcze znacznie więcej udziałów lub środków na zakup udziałów, bo są takie możliwości. Zachęcamy do promowania, do uczęszczania w tego typu
spotkania. Bardzo fajny przykład, który podajemy, przykład, jeżeli chodzi o firmy, które mają stoletnie doświadczenie i aplikacje świeże, 5, 6 czy 7-letnie. Tutaj z lewej strony mamy sieć Hilton, bardzo znana na świecie, prestiżowych hotelów, których jest ponad 6 tysięcy na świecie. Jego wartość całej sieci stuletniej jest około 23 miliardów dolarów. Z prawej strony mamy Airbnb. Jest to przeglądarka, dzięki której możemy odnaleźć właśnie hotele i inne atrakcje turystyczne i je zabukować. Tutaj w tym wypadku nie posiadają żadnego hotelu, a ich wartość, którą zdobyli w przeciągu 7 lat, to 35 miliardów dolarów, czyli ponad 10 miliardów. Taka aplikacja, taka przeglądarka zdobyła większą wartość w bardzo, bardzo krótkim czasie. Następnie mamy Mercedesa. Wszyscy oczywiście znają firma, która produkuje około 1,5 miliona różnych aut, różnych modeli. I oczywiście jest znana nawet przed 100 lat. Tak? Natomiast ich wartość obecnie jest szacowana na poziomie 53 miliardów dolarów. No, nie są to małe oczywiście pieniądze. Natomiast kto by pomyślał, że taki Uber, który też jest oczywiście rozpoznawalny, ktokolwiek jeździł taksówką lub był gdzieś w terenie, to zapewne zetknął się z tą aplikacją, dzięki której mogą w znacznie tańszy sposób, taniej zamówić usługę taksówkarską, bardzo również komfortową, i to jest właśnie dzięki tej aplikacji, która nie posiada, Uber nie posiada swojej żadnej floty, nie posiada żadnego auta. Oczywiście wszyscy kierowcy są na umowie współpracy i posiadają swoje auta. Ale taki patent biznesowy, taki model biznesowy pozwolił im w ciągu 7 lat również osiągnąć poziom ogromny, na poziomie 76 miliardów dolarów. Więc no, mamy tutaj wielką przepaść lat, czasu i wartości. Następnie też warto powiedzieć o wielkich firmach, które zbankrutowały, gigantyczne firmy na świecie, jak General Motors, Kodak czy Nokia. Oczywiście one są jeszcze na rynku, ale nie są wielkim już liderem w swojej branży. Gdzieś przespali swoje 5 minut. No i mamy również wielkich zwycięzców, takich jak WeChat, jak Amazon, bo zobaczcie, ich wartości są przeogromne, 10-krotnie większe, czy 15-krotnie jak wartość całej firmy Mercedes-Benz. Tak, mamy tutaj WeChat, aplikacja chińska 500 miliardów i Amazon 790, czy też już teraz nawet 800 miliardów dolarów. No, niebagatelne, słuchajcie, kwoty. No i właśnie, czy kolejne pytanie, czy ktokolwiek zaproponował wam zarobki w poniższych tego typu projektach, aplikacjach, platformach? Tak, mamy je tutaj wyszczególnione. Odpowiedzcie sobie sami w tej chwili. No, mi nikt nie zaproponował, choćbym zrobił wszystko, żeby w każdej z nich zaistnieć, ale bym musiał cofnąć czas o kilka lat wstecz. Takiej możliwości niestety na razie nie ma, więc musimy się zadowalać tym, co było, i iść do przodu z tym, co mamy. Projekt blisko nas, czyli mamy tutaj również ciekawą informację. Vibera oczywiście każdy chyba kojarzy, lub duża większość. Dlaczego tutaj my mówimy o projekcie, który mamy gdzieś tak blisko? Ponieważ firma Synesis jest to główny deweloper, który sprzedał tą aplikację i zajmuje się całym ekosystemem
w Mińsku na Białorusi. Rakuten jest to firma, która w 2014 roku właśnie dzięki firmie Synesis zakupiła aplikację, ten komunikator za 900 milionów dolarów, a dziś oczywiście ma setki milionów klientów na całym świecie, którzy, mówię, są oczywiście zadowolonymi użytkownikami i my do tych setek milionów również za chwilkę też dojdziemy. Także to jest tylko kwestia czasu, a czas mamy nieograniczony, choć każdy by chciał, żeby to było już. Słuchajcie, warto powiedzieć, jakie mamy te aplikacje, rozróżniamy je globalne i regionalne i pewnie każdy tutaj gdzieś się może odnaleźć, każdy z tych aplikacji pewnie ma. Nie wiem, kto jeszcze posiada telefon na klawisze, bo we wszystkich smartfonach aplikacja to podstawa, bo ona zawiera w tej swojej małej ikonce niesłychanie wiele danych, niesłychanie wiele pracy wymagało, aby i pieniędzy, aby taką aplikację wdrożyć na różnym stopniu zaawansowania, która pozwala nam, która nam ułatwia życie pod każdym względem, bo funkcje w niej zawarte naprawdę są niejednokrotnie zbawienne. Ale tu mówimy o komunikatorach jak WhatsApp, Viber, Telegram, Snapchat i Messenger, czy też z prawej strony regionalne, ale jakże potężne również WeChat, chińska aplikacja, Line japońska i KakaoTalk z Korei Południowej aplikacja, tak? No i pośród, poza komunikatorami mamy jeszcze na rynku platformy handlowe, sprzedaży internetowej, takie e-commerce jak Alibaba, Amazon, Rakuten również ma swoją platformę, eBay i wiele innych jeszcze mniejszych lub większych tego typu platform. Następnie, co tutaj mamy do zaoferowania? No, są dwa komunikatory, nasz Jamformy Market Space i WeChat, które mają te wszystkie usługi w jednym pakiecie, tak? Zawarte w sobie. Dzięki temu właśnie są najbardziej poszukiwane, czy też będą najbardziej poszukiwane na rynku, a WeChat już jest. Tyle, że WeChat jest to aplikacja regionalna, tak jak mówię, czyli chińska. Choć Chiny ogromne, ale no jednak świat ma większą populację i możemy tutaj znacznie więcej jeszcze na tym skorzystać. Co to jest oczywiście marketplace, to już powiedziałem. Market jest rynek, place miejsce, czyli rynek towarowy, tak? To tak dla kogoś, kto tutaj się nie orientuje. Natomiast nasza nazwa, można powiedzieć, zastrzeżona, to jest market space, czyli space to jest przestrzeń, świat, natomiast market to jest rynek, więc rynek świata, rynek międzynarodowy, market space i to nas odróżnia od marketplace. Warto również wspomnieć o WeChacie jeszcze raz, ponieważ no, to jest taki duży gigant, który w 2015 roku został wyceniony na 83 miliardy dolarów. Obecnie właściciel firma Tencent osiągnęła kapitalizację powyżej 400 miliardów, nawet powyżej 500 miliardów, więc zobaczcie, nawet 1, czy 2, czy 5 miliardów to już teraz tutaj nie gra roli, choć jak wiele znaczy. Jak wiele aplikacji chciałoby mieć chociaż wartość 1 miliarda. My do niej dążymy i za niedługi czas oczywiście pierwszy miliard przebijemy, znajdziemy się w tym gronie, można powiedzieć, jednorożców firm, które są no, już na znacznie większym levelu. Także WeChat, chińska aplikacja, zrównała się poziomem z Facebookiem. Facebook każdy zna, WeChat, a być może nie każdy. I co z tego, jak jest taka, nie inna wycena. No, tak jakby aplikacjach są znacznie bardziej wyceniane
niejednokrotnie mniej znane niż takie giganty jak Hilton czy Mercedes. No i oczywiście w tej chwili wdrażamy sieć sklepów, zaczyna firma od Stanów. Troszkę nam tutaj koronawirus pomieszał szyki, bo część nie da się online zrobić, ale idzie to już w odpowiednim tempie, więc pierwsze sklepy będą w Stanach z językiem angielskim, następnie Rosja i tutaj jak wszystko się zazębi, to ruszamy również za miesiąc do Japonii, Azja i po kolei kraje, które będą najbardziej zaangażowane w projekt, będą uruchamiane kolejne języki, tak aby każdy mógł bezpiecznie i w dobry sposób handlować. Dlaczego to jest tak intratny biznes, jeżeli chodzi o te platformy zaaplikowane na komunikatorze? Ponieważ każdy na tym zarabia, z każdej transakcji firma zarabia odpowiedni procent. Tu mamy Amazon 17, eBay zarabia 10-12, a AliExpress w zależności od jakiego sklepu kilka tysięcy nawet dolarów rocznego takiego abonamentu, a właśnie za użyczenie tej powierzchni. Więc tu mamy w ten sposób to rozgraniczone. Więc każda najmniejsza sprzedaż to jest prowizja. Ważne, że w naszym przypadku nie będą pobierane dopłaty za wystawienie przedmiotów, jak niejednokrotnie to się odbywa tylko za fizyczną sprzedaż. I to jest też bardzo, bardzo ciekawe. Rynek jest przeogromny, bo obecnie on jest na poziomie 80 miliardów, jeżeli chodzi o messengery i platformy handlowe, natomiast przyszłość, jak widzicie, 1 bilion, czy też 1, no bilion, 12 zer, tak? Mamy ogromny. I to taka przyszłość dzięki właśnie koronawirusie przybliża nas do tego celu, bo większość osób, które do niedawna jeszcze nie wyobrażała sobie zakupu przez internet, to się właśnie teraz uczy przez tablet. Tak jak jeszcze niedawno wiele osób, powiedzmy po 60, w pewnym wieku, którzy nie byli tak bardzo obeznani w internecie, komputerze, nie wyobrażali sobie płatności za rachunki różnego typu przez internet, tylko stali na poczcie. A to się znacznie zmieniło, coraz mniejsze kolejki na poczcie, a w domu każdy komputer odpala i przez swoje konto bankowe może zrobić każdą operację. Więc to jest jakby normalne, a kiedyś było no, bardzo dziwne. I tak samo to tutaj handel już jest normalny, a będzie jeszcze bardziej popularny. Słuchajcie, etapy rozwoju, jeżeli chodzi o komunikatory, no tutaj fajnie, bo średnio około 5 lat trwa ten proces przygotowania i sprzedaży aplikacji, co pokazuje tutaj historia na WeChacie, Viberze, Telegramie czy Snapchacie. Tak? Nie będę mówił już tutaj co i jak, ale widzicie, które aplikacje w którym roku zostały sprzedane. My w 2016 roku rozpoczęliśmy, ja również, moją współpracę i w tej chwili po 4 latach, no już jesteśmy, tak jak powiedziałem, na ostatniej prostej, brakuje nam być może roku, być może jeszcze półtora, żeby naprawdę dopiąć na najwyższym poziomie pobieralność usługi, bo przecież nie chodzi, żebyśmy teraz podzielili nasze akcje na kwotę, która nie będzie jeszcze kosmiczna, która nie będzie tak duża, która pozwoliłaby nam żyć w spokoju, w szczęściu i która by pozwoliła nam spełniać nasze wszystkie marzenia. Tak? Bo teraz jesteśmy na tym etapie, że to wy możecie wybrać, ile byście chcieli mieć pieniędzy i co byście chcieli przez resztę życia dokonywać, tak? Czy zwiedzać świat, czy robić zakupy, co, czy też inwestować w kolejne jakieś nieruchomości i tak dalej. Tu wszystko jest do zrobienia, a zaraz wam pokażę na slajdzie, jak dużo możecie z tego biznesu osiągnąć.
Na dzień dzisiejszy mamy 11 milionów 813 pobrań i zachęcam Was serdecznie, abyście Messenger, który przecież, którego jesteście współwłaścicielami, jeżeli macie jakiś pakiet akcji, abyście również udostępniali partnerom, każdy, jeżeli by to zrobił, udostępniłby chociażby 10 osobom darmową aplikację, wysyłając przez inny komunikator czy SMS-em, no to będziemy mieli za chwilkę 100 milionów. To jest bardzo proste z jednej strony, tylko trzeba po prostu się tą informacją dzielić, z czego korzystacie, że ten komunikator jest szyfrowany. Oczywiście wszystkie usługi jeszcze nie funkcjonują, bo jest nowy update, nowa wersja, ale za chwilkę będzie do tej nowej wersji dołożone to, co było lub będzie. Także macie szansę tutaj wstąpić do elitarnego klubu inwestorów, tak jak wspomniałem, do klubu, który już jest sprawdzony, tak, który ma odpowiednią wycenę i odpowiednią ilość pobrań. Więc nie mówimy tutaj o czymś, co jest jeszcze niejasne, bez perspektyw, bez środków na rozwój i tak dalej. To wszystko już jest za nami. Tu jest rzesza fanów, rzesza ludzi, którzy wiernie budują markę i całą tutaj infrastrukturę pod tą aplikację. No i wy możecie oczywiście zaistnieć jako inwestor pasywny lub aktywny. Mówimy tutaj o większych zarobkach, jeżeli byście byli aktywni, polecali projekt, polecali zakup udziałów, zarobicie wtedy znacznie więcej i znacznie mniejszym kosztem możecie otrzymywać bardzo dużo innych korzyści. Ponieważ również w 2019 roku, w czerwcu, weszliśmy na euroobligacje po odpowiedniej kontroli przez europejski regulator, czyli północnoeuropejską giełdę Nasdaq. Tak? Jesteśmy na niej i tutaj duże instytucje finansowe mogą w projekt inwestować. To są znacznie większe kwoty od 500 tysięcy euro, ale są i takie instytucje, które właśnie w ten projekt już inwestują. To nasz projekt po prostu jeszcze bardziej uwiarygodnia, jeżeli o to chodzi. No i słuchajcie, tutaj jak wiadomo, nasz cel to jest przygotowanie odpowiedniego messengera i funkcjonalności, zwiększanie jego wartości poprzez pobieranie i inne sprawy, no i oczywiście sprzedaż, finalna sprzedaż i podział jako czwarty punkt wszystkich uzyskanych środków pomiędzy udziałowców, tak? Oczywiście wszyscy udziałowcy do tego czasu, a nawet zaraz po zakupie powinni się zweryfikować, bo to jest wiadomo, tutaj nikt na supy nie wchodzi i nikt nie będzie rozdawał pieniędzy osobom, które być może nie istnieją. Więc tak to słuchajcie wygląda. Oczywiście nasz Messenger możecie zainstalować na wszystkie te znane systemy, czyli Android, iOS i web klient, czyli wersję na komputer. I zachęcam, abyście z tego korzystali, ponieważ macie na dużym ekranie podgląd. Możecie również dzwonić z komputera, czego nie ma inny komunikator, bo WhatsApp największy z tych, co znamy między narodowych komunikatorów, nie ma dzwonienia przez komputer. Można tylko przez komórkę. Także sprawdźcie sobie, bo fajnie, naprawdę fajnie to działa. Możecie sobie różne tapety wstawić, usuwać wiadomości, no i pisać, wysyłać zdjęcia dużego formatu i tak dalej. A będzie znacznie więcej za chwilkę, zobaczycie, wejdą wideo rozmowy, wideokonferencje będziemy robić już przez nasz komunikator, nie ten, czy też inny, na przykład jak Zoom, tak, również znany. Tak jak wspominałem, mamy 11 milionów 800 tysięcy pobrań
i to jest liczba na maj, a w październiku 2016 roku było nas zaledwie 100 tysięcy. No i w tym czasie właśnie ja zacząłem współpracę z firmą, tak? Jedźmy dalej. Oczywiście wszystko, co tutaj podajemy, to nie jest, powiedzmy, coś, co ktoś sobie wymyślił. Mamy odpowiednie firmy, które wyceniają, czy też są na świecie pewnie firmy wyceniające, robiące audyt kompleksowy i tutaj właśnie już mieliśmy takie 4 audyty w kwietniu 2017 roku. Firma z Malty wyceniła nas na 47 milionów, a w maju 2019 roku, czyli rok temu już minął, na 263 miliony. Jak uważacie, jaką możemy mieć teraz wartość? Bo jestem pewny, że będzie to znacznie ponad 400 milionów. Papiery już są złożone. Troszkę ta sytuacja światowa obecnie nam utrudniła ten proces, ale dyrekcja myśli, że już w czerwcu ten audyt będzie podany i będzie to znacznie, znacznie wyższa kwota niż jest tutaj nawet podana, więc czas nam jakby nie przeszkadza, on tylko sprawi, że będzie większy szok, a być może miliard od razu wskoczy i będziemy mieli już, będziemy w tym gronie wielkich, wielkich firm. Oczywiście również za sprawą Synesis, który ma wielki potencjał i jest to wielki deweloper IT na świecie, który również my mieliśmy szansę odwiedzić. Nie tylko ja, ale wiele, wiele innych osób. Tutaj mamy Janusza i Krzysztofa. W biurze jest zatrudnione kilkadziesiąt osób, którzy tylko i wyłącznie na nasze zlecenie robią różne usługi. Oczywiście to nie tylko aplikacje, ale również kontrola różnych portali społecznościowych, kanałów, gdzie umieszczają wszystkie newsy i zachęcam, abyście również z nich korzystali, abyście subskrybowali nasze kanały, bo to też zwiększa jednak popularność. To jest zdjęcie akurat moje z Tomkiem w Mińsku. 3 lata temu byliśmy właśnie w biurze z dyrekcją, z właścicielem biura Synesis, także miłe spotkanie i wszystko jest tam, gdzie powinno być. Także mamy tutaj wolną niszę, jeżeli chodzi o te zagadnienia, które wspominałem. Znajdujemy się na czele obok WeChata wśród tych messengerów, które mają właśnie platformę handlową, tak? U nas to się nazywa Market Space i ten trend naprawdę będzie mega, dlatego zachęcam do korzystania. Państwo tutaj, czy też wasi znajomi mogą jeszcze zakupić akcje naszej firmy Market Space, których zostało zaledwie 32% ze 100. A jak wiecie, w 1 maja 2019 roku były wysłane do obiegu 5 milionów akcji i do dnia dzisiejszego, czyli właśnie minął rok, zostało te 1 693 000 zaledwie. Także schodzi systematycznie, mówię, ponieważ ludzie na świecie mają więcej czasu i ci bardziej aktywni zapraszają swoich przedsiębiorczych, znajomych, aby posłuchali tematu, bo być może ten temat pomoże im zmienić przyszłość, bo być może sytuacja jeszcze się przeciągnie na świecie i za kilka miesięcy ich biznes zbankrutuje albo będzie w takim stanie, że nie będzie mógł się podnieść. To wszystko może się znacznie zmienić, więc warto o tym pamiętać i mieć jakąś alternatywę po to, abyśmy nie obudzili się z ręką przysłowiowym nocniku. I to naprawdę jest mega. Będziecie spokojnie spać, mając kilkadziesiąt czy kilkaset, daj Boże, wszystkim akcji naszej tutaj firmy. No i na koniec jeszcze przykład, zanim powiem o tych super nowościach Snapchata, bo to jest mega przykład. Słuchajcie, możecie znaleźć informacje w internecie,
W 2012 roku w Kalifornii szkoła zainwestowała 15 tysięcy dolarów w jeszcze wtedy nieznany Snap i w 2017 roku, czyli dokładnie 5 lat minęło, tak? Gdy weszli na giełdę, zarobili 240 tysięcy procent. Taka była rentowność z tego właśnie projektu, z tej aplikacji. Więc niewyobrażalne pieniądze. Jeżeli byście podzielili tą kwotę albo 1/10 z tego przez 2 lata, to będziecie mieli również 1000% co miesiąc i nas czeka właśnie taka przyszłość. Słuchajcie, dobra, jedziemy teraz nowości, aktualne promocje, jakie tutaj mamy. W maju oczywiście w dalszym ciągu obowiązuje ta zniżka 5%. Jeżeli płacimy Bitcoinem lub Ethereum, to się jeszcze tutaj nie zmieniło. Dla osób, które wiedzą, o co chodzi, to mamy również partnerzy, którzy wielokrotnie osiągnęli współczynnik aktywności korporacyjnej 10, mogą otrzymać dodatkową premię w postaci akcji, czyli po 300 akcji w prezencie, tak? I za każde wielokrotne powtórzenie tej jakby akcji. Jeżeli ktoś nie wie, ktoś nowy, to oczywiście wytłumaczymy, co to jest ten współczynnik i jak go można w prosty sposób osiągnąć. I zachęcam do tego, bo daję wielokrotnie współczynnik 1, a 10 to się 10 razy więcej, 10-krotnie więcej możemy zarobić niż przy współczynniku 1. Warto o tym pamiętać, tak w uproszczeniu ujmując. Następnie cel, tutaj mamy jeszcze nagrodę za powtórzenie współczynnika. Zobaczcie, gdy tylko lider ma liczbę 5 osób, 5 partnerów z takim współczynnikiem 10, zostaje nagrodzony pod portfelem nagród w wysokości 2000 akcji. I wiele osób na świecie ma już te 2000 akcji właśnie z tego tytułu. Natomiast jeżeli mamy 10 partnerów, którzy również osiągnęli współczynnik 10, mamy wtedy ekstra 5000 akcji. Także ta promocja rozpoczęła się 13 października, nie ma terminu zakończenia, ale oczywiście w każdej chwili może ona się skończyć. Także to jest dla tych bardzo, bardzo aktywnych. Słuchajcie, promocja, duże pieniądze. Każdy zakup od 12 do 25 maja tego roku, kupując plus 50% akcji więcej, jak w planie marketingowym otrzymam, tak? Jeżeli teraz mamy przy pakiecie Invest 54, to będziemy mieli 81. Zaraz to pokażę jeszcze na slajdzie. Natomiast sponsor otrzyma 50% więcej prowizji, tak? Która jest oczywiście w planie marketingowym. Jak to się przekłada, to za chwilkę. Następnie promocja maraton wiosenny będzie trwał 4 tygodnie od 11 maja do 7 czerwca. I tu mamy kategorię, co tydzień sponsorzy biorą udział w tymże maratonie, czyli Partner plus Silver Master z obrotem 500 euro, Partner plus Gold Master z obrotami, Diamond Master z obrotem 3240 euro i powyżej, no i Silver Director oraz Partner 3240 również euro. I tu mamy informację, że za pierwsze, drugie, trzecie miejsce w każdej kategorii zgodnie z wynikami każdego z 4 tygodni wypłacona zostanie premia osobista w wysokości 10, 7,5 oraz 5% premii osobistej, tak? I przy czym sam najwyższe miejsce to jest przyznawane, gdy oczywiście o odpowiedniej prędkości ta osoba, która najszybciej zdobędzie tenże obrót, to się kwalifikuje w pierwszym rzędzie do tychże prowizji. Są tutaj również jeszcze nagrody, które też otrzymamy w ramach tego
dla tych najlepszych przyznawane są telefony. To, co ważne, oczywiście 22 sierpnia to jest aktualna data. Na razie nie powinna się zmienić, jeżeli chodzi o event i spotkanie duże w Moskwie. Zachęcam również do uczęszczania i promowania naszych kanałów. Tutaj przedstawiamy aktywność, która się znacznie zwiększyła na kanałach. Mamy również kanały Genformy Official Newsy po rosyjsku i po angielsku, które są na naszym komunikatorze, na naszych grupach i tam są już wielotysięczne grupy. Także tą aktywność warto wzmożać i tam zapraszać partnerów. Warto klikać, to wszystko jakby dyrekcja widzi zarząd, jaką mamy tutaj właśnie aktywność i to polepsza nasze jakby wyniki. Słuchajcie, no i oczywiście zawsze co tydzień przedstawiamy wyniki sprzed poprzedniego tygodnia, także wiele osób zarabia tu po 1000, po 2, po 4, po 7000 euro i znacznie więcej. Mamy tutaj ostatniego lidera tygodnia, 8400 euro zarobione. No i widzicie w takiej sytuacji, jaka jest na świecie. Można. Pewnie każdy by się zadowolił, chociaż na miesiąc taką kwotą, a tu mamy na tydzień. Następnie słuchajcie, no właśnie, to jest tabela, która przedstawia Wam wartości, ale może za chwilkę podam jeszcze tabelę ważniejszą, którą tutaj bardzo krótko omówię. Jeszcze nie dziękuję, bo przejdę, niestety ten slajd mam osobno. O, i to jest ten slajd. Zobaczcie sobie, przyjrzyjcie się dokładnie. Włączyłem teraz tryb pełnoekranowy, tak? Dobra, teraz jest tryb pełnoekranowy, więc będziecie mieli to w większej skali. Zobaczcie, tutaj po lewej stronie mamy pakiety Go, Biz, Premium, Invest Pack, Super Pack składa się z 3 inwestów, a Mega Pack z 6 inwestów. Mamy tutaj następnie w kolumnach tych pionowych płatności za pakiety suma akcji. Mamy płatności w euro, ile to się należy, ile należy zapłacić i bitcoina, które również są akceptowalne, jeżeli chodzi o płatności i w Ethereum, ale jakby ta tabela by nie zniosła aż tylu danych. Więc mamy w euro, wiecie ile każdy pakiet kosztuje, 135 Go, Biz, 405, 1215 Premium, 3240 Invest Pack. No i oczywiście wielokrotność tych 9700 Super Pack, 19440 Mega Pack i ten najwyższy tutaj, nie wiem dlaczego to znikło, Giga Pack, jest to 9 inwestów, 29000 euro. Mamy w Polsce osoby, które wielokrotnie już zakupywały Invest Packi. W tej chwili już wiem, że szykuje się w przyszłym tygodniu jeden z inwestorów, który wchodzi na megapack, minimalnie na megapack, czyli 6 inwestów i jest na to już praktycznie przygotowany. Oczywiście tu mamy kwoty w bitcoinach, jeżeli byłby kurs 8200 dolarów, to przy tym kursie mamy takie wartości. To jest tak plus minus przedstawione. Oczywiście przy płatności bitcoinem mamy zniżkę 5%, no i tu mamy też wyszczególnione te wartości. Okej, ja może tutaj sobie jeszcze spróbuję. Okej. Jedźmy dalej. I teraz tutaj mamy ilość akcji. Może za gruby ten mój. O. Dobra. Tutaj mamy wyszczególnione ilość akcji. Zobaczcie, oczywiście ja nie koncentruję się na tych małych pakietach, ponieważ kto chce, to zapraszam, ale mówię tu bardziej, zawsze koncentrujemy się wszyscy na Invest i powyżej Invest. Zobaczcie, dzisiaj w tej promocji, która będzie trwała miesiąc, nie otrzymacie 54 akcji, tylko 84, czyli 50% więcej ekstra
w ramach tej samej kwoty. Przy pakiecie Super Pack otrzymacie 243, przy Megapack 1386 i Gigapack, czyli powtórzę, jest tu 9 inwestów zawartych, 2500 ponad akcji. 2500 akcji. I teraz mamy tak, tutaj współczynnik aktywności, jaki osiągamy, wykupując od razu, czyli jeżeli mamy inwest 1, to mamy VAT 1. Jeżeli ktoś kupi Super Pack, czy też jego partner, to automatycznie wchodzi na współczynnik 5, no i Mega Pack to jest już współczynnik 10 i powyżej, i wielokrotnie ten poziom. Następnie tutaj mamy szacunkowa wartość sprzedaży jednej akcji przy założeniu, że jedna akcja będzie kosztowała 2520 euro i jest to wyliczone na podstawie odpowiedniej kwoty, tam bodajże 15 miliardów przy sprzedaży aplikacji. To zobaczcie, jakie mamy tutaj wartości. Za 81 tychże udziałów, tychże akcji, mamy 204 tysiące przy VAT 1, tak? VAT 1. Natomiast jeżeli ten partner, który tutaj wykonałby małą pracę i miałby VAT 10, o, jeszcze 0, to miałby 10-krotnie większą cyfrę, 2 miliony ponad. No i tu mamy partnera, który ma 243 udziały, czy też akcje, już może zarobić 3 miliony partnerów, którzy kupili megapaki i to już są ogromne wartości. Zobaczcie, tutaj już można robić wszystkie cyrki świata. Naprawdę za te pieniądze wasze pokolenia będą miały z czego luksusowo żyć. No i największe 63 miliony to jest ta wartość, którą możemy otrzymać plus minus. Bo nikt nie mówi, że taka będzie twarda wartość. Może być trochę mniejsza, może być znacznie większa również. Szacujemy pośród tych wartości, ponieważ wiemy, jak rynek wygląda, jakie są inne aplikacje, co posiadają, ile mają pobrań, jaką wartość. To jest bardzo z jednej strony proste, aby to wykalkulować plus minus jakiś taki średni. To jest właśnie ta średnia, 2500 euro za sztukę. Oczywiście, zobaczcie, te wszystkie udziały dotyczą tylko osób, które te udziały kupią, te akcje i te wartości. Natomiast oczywiście promując, otrzymacie znacznie więcej, bo na końcu tej tabelki mamy zarobki. Bonus za polecenie na osobiste zaproszenie i zakup odpowiedniego pakietu, tak? Jeżeli osobiście zaprosicie partnerów, to możecie nawet, jeżeli wejdzie pakiet u was partner na 8, na 9 invest paku, czyli gigapak, to zarobicie ekstra od razu 8100 euro, otrzymacie dodatkowo 1743 akcje i dodatkowo 9000 punktów do binarki. Przy inwestach dodatkowo, zobaczcie, 900 euro. Jak wiecie, w naszej tabeli, tabela jest przy, jeżeli mamy invest pakiet i wchodzi również invest pakiet, to zarabialiśmy 600 euro. Teraz dostajemy 50% więcej, czyli 900 euro przez miesiąc. Dostajemy, tak, jako sponsorzy, partnerzy, którzy polecają, dostajemy dodatkowo 27 udziałów, tak, i 1000 punktów. No rewelacja. A partner, który wchodzi, dostaje 50% więcej akcji. Ekstra. Za tą samą kwotę. My dostajemy 50% więcej premii. I tak to wygląda. Tą tabelkę bardzo chętnie wyślę wszystkim aktywnym, którzy chcą tutaj więcej
zobaczyć, pokazać im. No i słuchajcie, to wszystko z tej strony. Ja już praktycznie kończę. Oddaję głos naszej koleżance Oldze Hramowej. Jest już tutaj nasza Misza, która będzie tłumaczyć na język polski. Także witam serdecznie. Ja się wylogowywuję. Warto posłuchać Olgi, naprawdę wielkie doświadczenie. I idźcie za jej przykładem, za takimi ludźmi, którzy odnoszą sukces, bo z nimi daleko dojdziecie. Olga, oddaję głos. Привет вам всем i Masza, możecie się łączyć, a ja muszę się wylogować, aby Olga mogła wkluczyć swoje slajdy. Dzień dobry wszystkim. Olga. Здравствуйте. Dzień dobry. Czy wszyscy słyszą panią Olgę? Я приветствую вас, дорогие друзья. Меня зовут Храмова Ольга. O, witam wszystkich, drodzy państwo. Mam na imię Olga Hramova. Я предприниматель, руководитель международной команды. Jestem przedsiębiorcą i kieruję ekipą międzynarodową, która rozwija się w Rosji, Ukrainie, Kazachstanie, Armenii. I ta ekipa międzynarodowa rozwija się w Rosji, na Ukrainie, w Kazachstanie, w Armenii, w Polsce i благодаря Tomaszu i Andrzeju w Japonii, w Korei. Również rozwija się w Polsce. No i oczywiście dzięki Andrzejowi i Tomaszowi też rozwija się w Japonii i Korei. I jeszcze w niektórych stronach świata. I też w kilku krajach na całym świecie. Ja член лидерского совета, инвестор и партнер GM4Me Market Space. Ja jestem członkiem Rady Liderskiej GEM4Me. Również jestem inwestorką. W GEM4Me ja z pierwszego dnia запуска projektu i moja жизнь z tego momentu полностью изменилась. Uczestniczę w GEM4Me od samego pierwszego dnia startu projektu, no i mogę powiedzieć, że moje życie się zmieniło całkowicie. W internet biznes ja przyszła, zostawiając trud najemnym pracownikom. Przyszłam do tego biznesu internetowego, po wielu latach pracy w charakterze zwykłego pracownika w firmie. Я всегда искала возможность зарабатывать достойные деньги. Zawsze szukałam możliwości zarabiania naprawdę dobrych pieniędzy. И быть не последним человеком, а достичь определенных результатов в жизни. Zawsze chciałam osiągać pewnych sukcesów w życiu. Chciałam być kimś. Я никогда не хотела смириться с тем, чтобы кто-то определял мой доход. Nigdy nie chciałam pogodzić się z tym, aby ktoś decydował o tym, ile ja będę zarabiać. Может ли наемный работник, который ходит на работу за 200-300 евро, создать фамильный капитал? Czy może zwykły pracownik, który pracuje w firmie i dostaje 200-300 euro na miesiąc, zrobić naprawdę dobry kapitał dla swojej rodziny? I zabezpieczyć sobie życie pełną dostatka? Конечно же нет. Czy może załatwić dla siebie takie życie, w którym będzie miał wszystko, co chce? No chyba nie. Na tę sumę można tylko wyżywać. Bo zarabiając taką kwotę miesięcznie, można tylko żyć z dnia na dzień. Ja мечтала о собственной недвижимости,
И работая по найму, я понимала, что эту мечту осуществить нереально. Ja marzyłam o własnych nieruchomościach, ale pracując w firmie dla kogoś, rozumiałam, że to jest po prostu nie do zrobienia. Когда Эдуард Витько пригласил меня в бизнес, на тот момент у меня была сложная финансовая ситуация. Kiedy zostałam zaproszona do tego biznesu przez Eduarda Witko, znajdowałam się w dość trudnej sytuacji życiowej. U mnie nie było dla startu 3000 euro, no ja ciotka понимала, że именно поэтому мне необходимо начать бизнес. Wtedy nie miałam 3000 euro, żeby zacząć działać w firmie, ale zrozumiałam, zdawałam sobie sprawę, że właśnie dlatego muszę zacząć zajmować się tym biznesem. Inaczej ja tak i останусь bez pieniędzy na tym же уровне. Bo inaczej musiałabym zostać na tamtym samym poziomie, nie mając pieniędzy. Мы с мужем заняли эту сумму, занимали везде, где только могли, и стартовали. Więc ja i mój mąż pożyczyliśmy tę kwotę pieniędzy z kilku źródeł pożyczyliśmy, no i zaczęliśmy uczestniczyć w tym biznesie. Я четко понимала, что деньги нужно возвращать, и очень активно стала действовать. Dobrze rozumiałam, że te pieniądze muszę zwrócić i dlatego zaczęłam działać bardzo aktywnie. Dla pogaszenia długu mnie нужно było лично порекомендовать 15 инвестпакетов. Po to, żeby zwrócić te pieniądze, musiałam osobiście polecić 15 inwestpaków. Za półtora miesiąca ja zarobiłam необходимą sumę i полностью вернула долг. No i więc w ciągu półtora miesiąca zarobiłam tę kwotę pieniężną i w pełni zwróciłam swój dług. Условия были совершенно другими, не такими, какие они сегодня. Ale warunki pracy wtedy były zupełnie inne. Nie były takie, jakie one są teraz. Сегодня любой человек может стартовать в нашем бизнесе на самых выгодных условиях. Bo dzisiaj każda osoba może startować w naszym biznesie na warunkach bardzo i bardzo korzystnych. Nasz biznes to spasательный круг, który może pomóc absolutnie każdemu człowiekowi. Nasz biznes jest takim narzędziem do ratunku, które może uratować dosłownie każdego człowieka. On może pomóc i biznesmenu, i studentu, i domochozajki. Любой człowiek, niezależnie od jego statusu i кошелька, może создать свой капитал и улучшить финансовую сторону своей жизни. То может уратовать каждую особу, студента, может особу старшую, может предприемца, и каждый есть в стане створить свой капитал, который будет тратить через целое жизнь. Сегодня можно быть как активным инвестором, так и портфельным инвестором. Dzisiaj można być aktywnym inwestorem, no i również inwestorem, tak powiedzmy, portfelowym. И тот, и другой получит огромную прибыль при продаже приложения. Obojętnie, którą drogę Państwo wybiorą, w każdym bądź razie inwestor zdobędzie bardzo duży zysk po sprzedaniu aplikacji.
Однако мы с вами понимаем, насколько выгодно быть активным инвестором. Ale oczywiście wszyscy rozumiemy, jakie to jest korzystne być inwestorem aktywnym. My dzielimy się informacją ze swoimi друзьями, bliskimi, pokazujemy im możliwości i wygody projektu GEM4Me. Dzielimy się informacjami z naszymi znajomymi, z naszą rodziną, z kolegami. Możemy wszystkim wytłumaczyć, dlaczego to jest dobry biznes, jakie są korzyści tego biznesu, ile można zarobić. I tym samym uwielbiam swój семейny kapitał. No i tym samym, tą samą drogą zwiększamy swój kapitał rodzinny. Wasza przyszła przybyć uwielbia się na 1000%. I zysk, który otrzymacie w przyszłości, zwiększa się o 1000%. Unikalność naszej kompanii w tym, że wam płacą za to, że wy powyższacie w stoimości swój aktyw, swój familijny kapitał. Unikatowość naszej firmy polega na tym, że przez swoją pracę zarabiacie na tym, że powiększacie wartość swojego rodzinnego kapitału. Представляете, как здорово. Czy wyobrażacie sobie, jakie to jest fajne? Поэтому мы с огромной радостью продвигаем наш проект. Dlatego z wielką radością promujemy nasz projekt. Самые активные инвесторы зарабатывают сегодня и сейчас огромные доходы. Najaktywniejsi inwestorzy już dzisiaj zarabiają największe pieniądze. Та ситуация, с которой столкнулся сейчас весь мир, показала, насколько важно перевести свой бизнес в интернет. Ta sytuacja, w której się znaleźliśmy, no, w której są teraz wszyscy ludzie na świecie, pokazała, o ile to jest ważne, żeby wasz biznes znajdował się na internecie. My наблюдаем мощный рост стоимости торговых площадок. Obserwujemy to, jak rośnie wartość marketplace'ów. I widzimy, jak silno postradał w period kryzysu mały biznes. Również widzimy to, jak ucierpiał biznes mały w tej sytuacji. GEM4Me предлагає малому, середньому і крупному бізнесу. GEM4Me в тій хвилі пропонує представителям малого, середнього oraz dużego бізнесу совершенно бесплатно і швидко розмістити свої товари или услуги. Пропозиція полега на тим, що можуть умістити, улокувати свої товари і услуги безплатно. І вийти на совершенно нову аудиторію клієнтів і зробити це в глобальному масштабі. На новій платформі, тим самим дотрати до нового шерегу клієнтів, ну і діяти на великій скалі. Также GEM4Me предоставляет возможность принять участие в создании этой платформы. Również GEM4Me daje możliwość każdemu uczestniczyć w tworzeniu tej platformy. Платформы, работающей в любой точке мира. A przecież ta platforma działa w każdym miejscu na świecie. Компания предоставляет четкий план действий, систему обучения и поддержку 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году. Фирма дает кларовный план działań, система обучения. Также запевня систем школеньовый, но и również вsparcie. I to wsparcie
24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Компания использует все современные технологии. Firma używa wszelkich technologii współczesnych. Мы уже убедились, насколько важно уметь вести бизнес онлайн. Już się upewniliśmy, o ile to jest ważne, żeby umieć prowadzić biznes online. I w takie nieproste время продолжать зарабатывать хорошие деньги. No i oczywiście kontynuować, zarabiać naprawdę dobre pieniądze w tak trudnej sytuacji. Ludzie всегда хотят стабильности, хотят гарантий. Ludzie zawsze pragną stabilności, jakichś gwarancji. No, jest li gwarancja tego, że ciebie zawtra nie uwolnią? Ale czy istnieje jakaś gwarancja tego, że człowiek nie zostanie zwolniony ze swojej pracy już jutro? Jeśli pracować na pracodawcę. Jeżeli jest się zatrudnionym w firmie pracownikiem. Gdzie gwarancja, że тебе хватит денег на все твои нужды и желания? Czy są gwarancje, że starczy człowiekowi pieniędzy na wszystkie jego potrzeby i na wszystkie jego chęcie? Что лучше, стабильно быть бедным или рискнуть и преуспеть? Co jest lepsze? Stabilnie być człowiekiem biednym, czy zaryzykować i odnieść sukces? Ważne понимать, że nie ma strachu zacząć coś nowego. Нужно бояться остаться без денег, без доходов. Jest ważne rozumieć, że nie ma takiego lęku, żeby zacząć robić coś nowego. Trzeba się bać tego, że można zostać bez pieniędzy. My widzimy четкую cel i действуем. Widzimy klarowny cel i działamy. My inwestujemy pieniądze w swój biznes i ta inwestycja stwarza nam kapitał. Inwestujemy pieniądze w swój biznes i te inwestycje stają się naszym kapitałem. My już wykorzystujemy tę unikalną możliwość. Już korzystujemy z tej unikatowej możliwości. I nasza misja – pomóc drugim ludziom найти legalny источник wysokiego dochodu. I naszą misją jest pomóc innym ludziom znaleźć tak dobre źródło do zysku. Сейчас очень важно занять свое место и стабильно зарабатывать на рынке IT-технологий. Teraz to jest bardzo ważne, żeby zająć swoje miejsce i stabilnie zarabiać na rynku technologii informatycznych. Tam, gdzie самый большой i stabilny rost. Czyli w takiej dziedzinie, gdzie wzrost jest najstabilniejszy i największy. Nam z wami очень powiedzło. Nasze inwestory, совладельцы перспективного венчурного проекта. Мы мамы счастье, бо наши инвесторы są współwłaścicielami bardzo perspektywnego projektu. Наш инвестор имеет возможность работать из дома и создавать международный бизнес. Nasz inwestor ma możliwość pracować z własnego domu i tworzyć w tym samym czasie biznes międzynarodowy. Работать nie na кого-то, а на себя i получать деньги сегодня и в будущем. I pracować możemy nie dla kogoś, tylko dla siebie, a zarabiać, dostawać pieniądze już dzisiaj i również w przyszłości.
Все основные риски мы уже прошли. Проект на завершающей стадии финансирования и разработки. Wszystkie główne ryzyka już są za nami, bo my jesteśmy teraz na etapie końcowym, na etapie no, praktycznie dorobienia naszego projektu. Поэтому, друзья, ловите момент, пока он есть. Эта возможность не будет всегда. Więc trzeba korzystać z tej możliwości już teraz, bo ta możliwość nie będzie istnieć jeszcze przez długi czas, nie będzie dostępna zawsze. Akcje заканчиваются. Скоро, совсем скоро уже, завершится финансирование Market Space. Udziały i akcje już się kończą, bo już niedługo finansowanie Market Space'u będzie zakończone. Используйте этот шанс. Korzystajcie z tej okazji. Стартовый капитал доступен каждому человеку. Финансировать проект можно абсолютно любой суммой по вашему желанию. Kapitał startowy jest dostępny dla każdej osoby i finansować projekt można taką kwotą pieniężną, która jest dla was, która wam pasuje. 80% успеха – это оказаться в нужном месте в нужное время. 80% sukcesu polega na tym, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu, w odpowiedniej chwili. Вы сегодня здесь. Вы услышали информацию. Państwo są dzisiaj tutaj z nami. Państwo już usłyszeli informacje. Надеюсь, что вы сегодня увидели и услышали возможности i wygody projektu Gem4Me Market Space. I mam nadzieję, że usłyszeli Państwo dzisiaj korzyści i zalety projektu Market Space. Осталось только осуществить 20%. Это принять решение и действовать. Действовать сегодня и сейчас. No i zostało zrobić tylko 20% tego, co jest potrzebne, czyli podjąć decyzję i zadziałać już dzisiaj. I z tego momentu wasza życie już nie będzie prężniej. No i po tym momencie wasze życie już nie będzie takie, jak było przedtem. Wy stanowicie się совладельцем крупного IT-проекта. Совладельцем второго в мире мессенджера с маркетплейсом глобального масштаба. Bo możecie zostać współwłaścicielami projektu, który działa na skali globalnej, projektu, który będzie łączył messengera i marketplace, czyli drugi taki messenger na świecie. Делитесь этой возможностью со своими родными, близкими, знакомыми, друзьями. Dzielcie się tą możliwością ze swoimi rodzinami, ze swoimi znajomymi, kolegami. Дайте им шанс создать свой фамильный капитал, свое обеспеченное финансовое будущее. Dajcie wszystkim możliwość utworzenia własnego kapitału dla własnej rodziny, stworzenia takiego kapitału, z którego oni też będą korzystać w przyszłości. Используйте все выгодные промоушены, о которых говорил Андрей. No i proszę korzystać ze wszystkich bardzo przyjemnych promocji, o których mówił Andrzej.
Я очень благодарна совету директоров компании за предоставленную нам возможность финансирования проекта. Jestem bardzo wdzięczna naszej Radzie za to, że mamy taką możliwość finansowania tego projektu. Nam zdorowo powiedzło. My z wami w nużnym miejscu, w nużne время, z nużnymi ludźmi. Mamy, naprawdę mamy szczęście, bo jesteśmy w dobrym miejscu, w dobrej chwili, no i z dobrymi, z odpowiednimi ludźmi razem. U kompanii w perspektywie большие plany. Впереди еще очень много интересных проектов. Nasza firma ma naprawdę ciekawe plany i wiele bardzo fajnych projektów jest jeszcze przed nami. Поэтому все, у кого в жизни есть большие цели, кто желает свои мечты сделать реальностью. Dlatego każdy, kto ma w swoim życiu naprawdę wielkie cele, kto chce spełnić swoje marzenia. Пока еще есть возможность войти в нашу команду, войти в наш проект, присоединяйтесь. W tej chwili jeszcze istnieje możliwość dołączenia do naszej ekipy, włączenia się w nasz biznes, więc korzystajcie z tej możliwości. I wypłaszczajcie w życie wszystko zadumane. I spełniajcie swoje marzenia, wszystko, czego wam się chce. Ja благодарю swoich partnerów, Tomasza, Andrzeja i drugich za сотрудничество. Serdecznie dziękuję swoim partnerom, Tomaszowi, Andrzejowi i innym za współpracę. Ja благодарю was, drodzy przyjaciele, za внимание. Dziękuję wam, drodzy przyjaciele, za uwagę. Ja желаю всем вам здоровья, крепкого, больших успехов и высокого дохода. No i życzę wam wszystkim dobrego zdrowia, dużych sukcesów, no i oczywiście dużego zysku. Используйте все возможности и преуспевайте в своей жизни. Благодарю вас за внимание. Proszę was o korzystanie ze wszystkich możliwości, co pomoże wam odnieść sukces. No i jeszcze raz dziękuję bardzo za uwagę. До новых встреч. Do usłyszenia. Halo, halo. Dziękuję bardzo za przedstawienie swojej strony biznesu. Olga bardzo, bardzo dużo ciekawych wiadomości przekazała nam, wam. No i słuchajcie, no warto wyciągnąć jakieś wnioski i działać. Słuchajcie, no Olga naprawdę, jak rozpoczęła projekt, nie miała pieniędzy, pracując na etacie, na podstawowy ten pakiet biznesowy, ale tak bardzo poczuła, że w tym biznesie jest siła, moc, potęga. Edward odpowiednio ją nakierował i pokazał, w którą stronę będzie świat zmierzał, gdzie to jest przyszłość, że zrobiła wszystko z mężem, aby tą kwotę uzbierać. I tak się rozpoczął jej biznes, który trwa już kilka lat, dzięki czemu w tej chwili jest już osobą niezależną, zarabia dziesiątki tysięcy euro miesięcznie, tego nie mówi. Ma wiele, wiele nieruchomości na terenie Rosji, nie tylko. Jest naprawdę kobietą spełnioną i wam tego naprawdę życzę, bo skoro Olga mogła to zrobić, to każdy z was, z nas może to zrobić, naprawdę, też. My nie jesteśmy gorsi, tylko trzeba bardziej się sfokusować na celu i skoncentrować się na tym, bo macie niesłychaną możliwość i produkt, jaki mamy, który się niebawem sprzeda. Sytuacja może nam się nie powtórzyć, więc korzystajmy z tego, co jest. Zapraszajmy na te webinary. Za tydzień prawdopodobnie będzie osoba numer jeden w firmie, czyli Edward Witko,
kolejny raz, ale w inny jakże sposób przedstawi nam swoją historię, bo tutaj w tym wypadku będzie mówił o swoich początkach, jak on rozwijał, jak on podszedł do tego zagadnienia i dlaczego tak go ten biznes urzekł, czy też opowie, ilu ma partnerów, jak wygląda jego międzynarodowy biznes. Także ja serdecznie zapraszam Was wszystkich i zapraszajcie oczywiście partnerów, bo nie może być tutaj poniżej 100 osób na spotkaniu z Edwardem. Absolutnie tego sobie nie wyobrażam. Więc już za tydzień róbcie wszystko w ten dzień, w środę, aby tych osób było tak dużo, abyśmy się nie powstydzili tutaj jako Polacy, że my też możemy zdziałać dużo. Także ja dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego, do usłyszenia i do usłyszenia za tydzień.